To było święto miasta Wysokie Mazowieckie. Przecięto wstęgi oznaczające otwarcie 4 km gruntownie zmodernizowanej trasy przez miasto, patroni dwóch nowych rond i poświęcenie odrestaurowanego krzyża cholerycznego z XIX wieku. Jednak głównym powodem do świętowania było to, że po 22 miesiącach utrudnień formalnie zakończyły się prace nad przebudową wiodącego przez centrum Wysokiego Mazowieckiego odcinka drogi krajowej 66. Tyle lat walki o tą drogę, tak jak powiedziałem w kościele, no poprzedni rząd, trzeba powiedzieć otwarcie, nie chciał tej drogi zrobić. Była to chyba najgorsza droga w mieście, ale mówi się, że i w województwie. Dzisiaj tą drogę otwieramy. Ja powiem tak żartem trochę nie mogę nawet uwierzyć, że tą drogę otwieramy. Dzisiaj rano też przyjechałem, jak zacząłem te flagi, to powiem, zastanawiam się, co dalej, tak? Ale ja w imieniu mieszkańców dziękuję za tę drogę. Dziękuję dla polskiego rządu, dla pana premiera Morawieckiego, którego dzisiaj reprezentuje pan minister Kraska. To jest droga krajowa, czyli rząd polski, generalna dyrekcja, dyrektor dróg krajowych Wojtek Borzuchowski, przecież który notabene też stąd pochodzi, ale też nawet nie o to chodzi. To jest droga, która prowadziła do największej mleczarni w Polsce, czyli do spółdzielni mleczarskiej Mlekowita. 400 tirów dziennie wyjeżdżało z Mlekowity tą drogą. Tu kolejny były do kolan, w kolano. Także, no cóż mogę powiedzieć, cała pełna infrastruktura w dobrym stanie, bo to są przecież 4,5 km, ścieżki rowerowe, cała kanalizacja, wodociąg, kanały ciepłownicze, 50 milionów inwestycja, z czego miasto w sumie 5 milionów, ponieważ jest też nasza infrastruktura, ale są pieniądze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Marszałek województwa, bardzo dziękuję, też 1 200 000 nam tutaj dołożył. Pozostałe środki to są środki rządowe. Miasto wzięło na siebie znaczną część finansowania, to ponad 10 milionów złotych. Dołączył Urząd Marszałkowski i Polska Grupa Energetyczna. Cała reszta, blisko 71,5 miliona złotych, to fundusze rządowe, którymi dysponowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przez tą rzekę Brok chodziłem do kościoła jako dziecko, zaliczając po drodze tutaj sad, już nie powiem czyjej własności, z pięknymi jabłkami. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że kiedy w latach 70-tych, 80-tych wybudowano pierwszy most i ta droga żwirowa przestała istnieć, to była już pierwsza taka ulga. Natomiast rzeczywiście oczekiwanie trwało dosyć długo. Ale i powiem tak, że takiego boomu inwestycyjnego, jaki mamy w tej chwili, jeśli chodzi o ilość realizowanych inwestycji, nie tylko w zakresie dróg ekspresowych, ale tak zwanych robót na sieci drogowej dróg krajowych, no tyle nie było. Można powiedzieć, że w każdym miejscu, na każdej drodze coś się dzieje. Finansową cegiełkę dołożył do inwestycji także samorząd województwa, który podczas uroczystości reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś i radny Łukasz Siekierko. To bardzo cieszy, że są oddawane drogi, bo tak naprawdę to rewolucja w drogach jest w naszym województwie, to możemy się tylko cieszyć, że te drogi są poprawiane, modernizowane, remontowane i w ten sposób mamy bardzo bezpieczne, dobre drogi na terenie województwa. W uroczystości otwarcia drogi i rond wziął udział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki. Nadrabiamy te zaległości, szczególnie Polski Wschodniej, która była pokrzywdzona, myślę, że w stosunku do reszty kraju. Tych inwestycji, szczególnie inwestycji drogowych, tutaj niewiele było tworzonych. Nadrabiamy. To naprawdę są wielkie potrzeby. Nie tylko w Wysokim Mazowieckim, ale myślę, że na całym Podlasiu, na wschodnim Mazowszu także te inwestycje w tej chwili się dzieją. I to jest bardzo ważne, aby właśnie obojętnie gdzie mieszkamy, czy mieszkamy w Polsce centralnej, w dużych miastach, czy też małych, mieć taki sam dostęp do infrastruktury drogowej, komunikacji, do oświaty, do kultury. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy także wyrównali te szanse w każdym miejscu. Chcemy, żeby drogi były bezpieczne, nie tylko te główne między wielkimi miastami, ale także te drogi lokalne wewnątrz miejscowości. I tu w Wysokim Mazowieckim to jest kolejna inwestycja, która pozwala na to, aby spokojnie i bezpiecznie przejechać przez miasto. Cieszę się, że środki rządowe docierają także do tych mniejszych miejscowości, także tam, gdzie przebiegają drogi krajowe. To dobry moment dla mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego i całego powiatu. Przebudowa drogi kosztowała ponad 52 miliony złotych. Piętro budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach-Kossakach przez najbliższe kilka tygodni pełni funkcję galerii sztuki. Odbył się tu pierwszy w historii tej gminy wernisaż wystawy prac mieszkającego przez większość swojego życia w tej miejscowości Bronisława Tyla. Wystawa zorganizowana została z inicjatywy nieformalnej grupy mieszkańców i stworzona z obrazów użyczonych przez mieszkańców miejscowości. Nasza grupa postanowiła zorganizować to wydarzenie, aby przypomnieć naszym mieszkańcom, że
Działał tutaj Bronisław Tyl, lokalny artysta, który nie był postacią anonimową, ale znany był również szerszej publiczności, dlatego że organizowano jego wystawy już w latach 70. Chcieliśmy przypomnieć o tym młodzieży i dzieciom. Chcieliśmy również, aby rozwijały się artystycznie, aby dać im możliwość plastycznego rozwoju i aby miały świadomość, że w tak małych społecznościach również znajdują się nietuzinkowe i wybitne postaci. Inicjatywę mieszkańców wsparła również Fundacja Tradycja i Rozwój z siedzibą w Rudkach-Kossakach. Wernisaż prac Bronisława Tyla to przywracanie pamięci o życiu i twórczości tego artysty. Pomysł wziął się stąd, że jako rodzina bardzo często bywałam w domu artysty i widziałam te obrazy, które są na ścianach. I troszkę mi brakowało tego, że tylko ja je widzę i najbliższa rodzina. I kiedyś powiedziałam sobie, że muszę zrobić wystawę. Potem zaczęłam to mówić w coraz szerszym kręgu. Potem dołączył pan wójt. Okazało się, że też ma obraz autorstwa Bronisława Tyla. No i z tego całego poruszenia powstała nasza wystawa i dzisiaj mamy wernisaż. Pierwszy raz w tak małej miejscowości. Pierwszy raz w Rudkach. Niespodzianką jest rękopis Bronisława Tyla, w którym mówi o tym, co to jest sztuka. Bardzo poruszający zapis z 75 roku. Rynek w Rudkach z początków XX wieku. Łąka, las, portret żony i wiele innych zgromadzonych obrazów artysty można podziwiać na wystawie. Są tu także oryginalne plakaty z 1973 i 1978 roku, zapowiadające wystawy organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łomży. Znajdziemy tu także rodzinne zdjęcia, rękopisy artysty, dyplomy i wycinki z gazet opisujących jego życie i twórczość. Wystawę finansowo pomógł przygotować samorząd województwa, a w jej otwarciu wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś. Samorząd Województwa Podlaskiego jak najbardziej wspiera twórców z mniejszych miejscowości. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, potem był wykładowcą w Supraślu. Można powiedzieć, jest taką dumą tej społeczności lokalnej. Krzysztof Putra, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i w 2004 jego przewodniczący, działacz Solidarności, a także współzałożyciel Porozumienia Centrum oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. W Operze i Filharmonii Podlaskiej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Krzysztofowi Putrze. Licznie przybyłych gości powitała dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Violetta Bielecka. Tablice, które znalazły się tutaj na ścianie Opery Filharmonii Podlaskiej i które za chwilę uroczyście odsłonimy, to wyraz naszej pamięci o osobach najbardziej zasłużonych dla powstania gmachu Opery Filharmonii Podlaskiej. Gmachu, w którym od 10 lat goszczą najlepsi artyści. Tablica pamiątkowa to uhonorowanie wkładu wicemarszałka Krzysztofa Putry w powstanie Filharmonii. Śmiały plan stworzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej mógł się zrealizować dzięki współpracy samorządu i ówczesnych rządów. Dla Prawa i Sprawiedliwości Polska Wschodnia zawsze była szczególnie ważna. Pan premier Jarosław Kaczyński wiele razy podkreślał, że Polska jest jedna. My, mieszkańcy województwa podlaskiego, ale też lubelskiego czy też podkarpackiego, tak jak mieszkańcy innych części Polski, mamy prawo do dobrej infrastruktury, do dobrych inwestycji, także inwestycje w kulturę, które budują narodowo tożsamość i dumę. Tak duże przedsięwzięcie jak budowa opery wymagała zgodnego współdziałania wielu ludzi, między innymi ówczesnego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, mojego poprzednika Janusza Krzyżewskiego, a także dyrektora tej instytucji w latach 1997-2011, profesora Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. W odsłonięciu tablicy uczestniczyła rodzina Krzysztofa Putry. Jak podkreślił Sebastian Putra, syn wicemarszałka, jego ojciec był wielkim autorytetem, jakich w obecnych czasach brakuje, człowiekiem oddanym regionowi i Polsce. Miałem zakończyć słowem dziękuję, ale po takiej laudacji powiem szczerze, że trudno jest powstrzymać emocje. Więc zacznę od słowa dziękuję.
pewnie byśmy zostali zganieni przez ojca za to, że tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, że dziękujemy mu za ten wkład, ponieważ był po prostu osobą bardzo skromną i wolał działać niż się spotykać, powiedzmy, na tego typu przedsięwzięciach. Jego interesował zawsze cel, tak jak pan marszałek powiedział, człowiek czynu. Często też poświęcał czas rodzinny na to, żeby zrobić coś dobrego dla tego regionu. Prosty człowiek, który, jak pokazuje jego historia, że prosty człowiek w dzisiejszych czasach również może dojść i zrobić coś wielkiego. W uroczystości wziął udział także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Szanowni panowie, zwracam się do synów świętej pamięci marszałka Krzysztofa Putry. Panie ministrze, panie marszałku, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, pani dyrektor, która nas tak pięknie tutaj wprowadziła w tą uroczystość. Uroczystość, która jest niezwykle ważna, bo odwołuje się do tak bardzo wielu ważnych spraw i wielu postaci w naszej historii, w historii tego regionu, ale i w historii Polski. Regionu, który jest tak bliski, był tak bliski Krzysztofowi Putrze, człowiekowi stąd, człowiekowi, który stąd wyszedł, ale jest dzisiaj postacią historyczną polityki ogólnopolskiej, naszej polskiej historii, nie tylko tej regionalnej. Podczas piątkowego wydarzenia odczytano listy, które z okazji odsłonięcia tablicy wystosowali premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej, senatorowie Mariusz Gromko i Marek Komorowski, posłowie Kazimierz Gwiazdowski i Mieczysław Baszko, wicewojewoda Tomasz Madras, wicestarosta białostocki Roman Czepę, radni wojewódzcy i miasta Białegostoku. O część artystyczną zadbali muzycy i śpiewacy opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.